Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę! Pisma składałem do sądów. Co nam prawo, co nam sądy, co nam trybunały, co nam instytucje międzynarodowe? Rok czasu mówimy o Smoleńsku i nie ma końca. A w tym czasie co się dzieje z ludźmi? Andrzej Leper był polskim politykiem, znanym z pełnienia funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa oraz lidera populistycznej partii Samoobrona. Jego kariera polityczna była pełna kontrowersji, a on sam znany był ze swojej narodowej retoryki. W 2007 roku partia Lepera utraciła wszystkie miejsca w parlamencie, a on sam później został skazany za żądanie wiadomo jakich przysług od kobiet z jego partii. Przez jego wypowiedzi, które bardzo często brzmiały jak dziwne insynuacje wariata, bardzo często był za niego brany. Wielokrotnie mówił o tym, że planuje powiedzieć wiele więcej niż to, co już zdradził. Wiele osób mu zwyczajnie nie wierzyło i przyklejało tą łatkę szaleńca. Te dziwne insynuacje jednak często okazywały się być prawdą. Leper został znaleziony martwy w swoim biurze w Warszawie 5 sierpnia 2011 roku. Policja stwierdziła, że prawdopodobnie popełnił sami wiecie co. Śledztwo prokuratorskie, które trwało rok, miało na celu ustalenie możliwych motywów jego samobójstwa. Do dzisiaj pojawiają się spekulacje, że ktoś mu w tym, delikatnie mówiąc, mógł pomóc. Dlatego właśnie dzisiaj przyjrzymy się kilku kontrowersyjnym wypowiedziom polityka, które mogły być powodem szczególnego braku sympatii wobec jego osoby ze strony innych polityków, bądź tych, którymi mógł on się im narazić. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Zaczynajmy! Nikt nie chciał Leperowi wierzyć, kiedy ten mówił o tajnych więzieniach CIA w Europie. Jak już wspominałam wcześniej, był to jeden z powodów, dla których był często uznawany za wariata, który próbuje wyłącznie narobić szumu. Przyznacie chyba sami, że podziemne więzienia amerykańskie w Polsce brzmią dość niedorzecznie, prawda? Nic bardziej mylnego. Zaczęło się od artykułu Danny Priest w Washington Post, który opisał system tajnych więzień CIA i oskarżył nienazwane kraje wschodnioeuropejskie o ich goszczenie. Śledztwo w tej sprawie podjęła Rada Europy oraz Parlament Europejski. Wykazano, że CIA miała tajne więzienia w Polsce i Rumunii w latach 2003-2005. Szczególną uwagę poświęcono udziałowi Polski. Wskazano, że Khalid Sheikh Mohammed, uważany za głównego organizatora zamachu na World Trade Center, był torturowany w Polsce. Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej potwierdził istnienie tych więzień, choć później zaprzeczył. Polskie śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2008 roku, a w 2020 roku umorzone. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce w 2014 roku, stwierdzając, że zarzuty dotyczące przetrzymywania i torturowania więźniów na terenie Polski zostały udowodnione. Wypowiadał się też o takich osobistościach jak Kamiński czy Ziobro. Miał cięty język i rzadko stronił od kierowania zarzutów w stronę innych polityków, niezależnie od partii. Wiedział wiele, ale w przeciwieństwie do większości polityków, czy to dzisiejszych, czy z tamtych czasów, postanawiał on się tą wiedzą dzielić. Dość nietypowa praktyka jak na polityka, prawda? Narracja była jednak taka, że Leper miał wzbudzać śmiech. Manifestacja Lepera, wysypywanie zboża i kontrowersyjna gadka nie była wtedy brana na poważnie. Kojarzycie może afery podsłuchowe? Skandal Pegasus w Polsce wiąże się z zarzutami, że polskie służby bezpieczeństwa wykorzystywały szkodliwe oprogramowanie. Pegasus opracowane przez izraelską NSO Group do szpiegowania polityków opozycji. Boże na to. To są ludzie, którzy później się podniecają tymi nagraniami chyba, w sposób polityczny oczywiście podniecają się i przesłuchują to, wyciągają jakieś wnioski z tego i cieszą się, że tu nagraliśmy kogoś, tam nagraliśmy kogoś. No drodzy Państwo, to jest chore po prostu, to jest chore. Ci ludzie powinni z tego się wyleczyć z tego, ale obawiam się, że po tylu latach robienia tego, nagrywania ludzi, to już lekarstwa nie ma. Minister Ziobro przecież przesiąkł tym od najmłodszych lat. Kolegów swoich nagrywał, przyjaciela swojego, z którym mieszkał, sądził się z nim kilka lat, przegrał i tak to nic nie dało mu, on przy swoim został, że on tylko jedyny ma rację. W skandal ten wplątały się znane osobistości, w tym Jarosław Kaczyński. Kwestia ta wzbudziła poważne obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania technologii nadzoru w demokratycznym kraju. Kluczową postacią w tej kontrowersji jest senator Krzysztof Brejza, który poinformował, że podczas prowadzenia kampanii wyborczej do parlamentu opozycyjnej Platformy Obywatelskiej w 2019 roku.
doszło do kilku włamań do jego telefonu. Stwierdzono, że wiadomości tekstowe skradzione z telefonu Brazy zostały zmienione, a następnie wyemitowane przez kontrolowaną przez państwo telewizję w ramach czegoś, co wyglądało na kampanię oszczerstw, mającą wpływ na wyniki wyborów. Platforma Obywatelska następnie niewielką przewagą przegrała wybory parlamentarne w 2019, co wywołało pytania o rzetelność i legalność wyborów. Pomimo tych oskarżeń Jarosław Kaczyński zaprzecza, jakoby rząd wykorzystywał Pegaza do szpiegowania przeciwników politycznych. Potwierdził, że Polska rzeczywiście kupiła oprogramowanie, ale twierdziła, że było ono wykorzystywane wyłącznie do zwalczania przestępczości i korupcji. Kamiński, Ziobro i Kaczyński i odsłuchiwali wiele podsłuchów wybranych, co kto powiedział, i układali sobie to wszystko. Oficerowie BOR-u kiedyś przyszli do mnie i mówią: no panie premierze, wczoraj byliśmy na CBA. Dostaliśmy propozycję, żebyśmy meldowali codziennie wszystko o panu. Przed aferą gruntową. W sprawę było zaangażowanych wielu polityków. Dzisiaj Polska nie ma dostępu do tego oprogramowania. Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. To jest twarz człowieka, który ma określone cele, nie bacząc na to, że może krzywdzić ludzi, a wręcz popełniać przestępstwo. Zwracam się do pana ministra Kamińskiego z błaganiem o to, aby mnie nie linczował publicznie i nie doprowadził do utraty życia. Metody były naprawdę jak z gangsterskiego filmu. Jak wygląda dzisiaj sytuacja w polskim sądownictwie, wszyscy doskonale wiemy. Kraj jest podzielony, a sądy orzekają na te same tematy w skrajnie różny sposób. Leper wiedział, jak wyglądać będą sądy pod władzą skrajnych ugrupowań, które będą chciały sobie podporządkować prawo i instytuty. Myśleli, że im wszystko wolno i że ten słynny TKM to będzie można teraz wdrożyć w życie i wszystkich mieć głęboko gdzieś. Co nam prawo, co nam sądy, co nam trybunały, co nam instytucje międzynarodowe. My jesteśmy pany, my PiS, rządzimy i koniec. Jeżeli ktoś jest przeciw nam, to nie jest z nami i trzeba go zniszczyć. I zasada "dajcie człowieka, a paragraf znajdziemy" zaczęła obowiązywać w Polsce 2 lata temu. Bez znaczenia, czy chodziłoby tutaj o Prawo i Sprawiedliwość, czy Platformę Obywatelską. Tak wygląda dzisiaj polityka. Prawo jest uzależnione od panującej narracji i tego, kto skuteczniej ułoży pod siebie sądy. Czasy się zmieniają, ale zasady dalej są te same. Czy ministrem sprawiedliwości byłby Ziobro, czy też Bodnar? Przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. Czy władza jest na prawo, czy na lewo? Bez znaczenia. Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby za dwóch mówił od razu. Katastrofę smoleńską każdy kojarzy, każdy o niej słyszał. Ale czy możecie powiedzieć, że znacie jej szczegóły? Ja też nie. Rozwiązana została też niedawno grupa śledcza, która miała ją badać. O ile w ogóle spełniała swoje założenia, to robiła to najwidoczniej nieskutecznie. Operacja trwała na przestrzeni wielu lat, ale skutków nie było widać. Tak więc dzisiaj jesteśmy pozostawieni bez wiedzy na jej temat, z garstką spekulacji, które niewiele uzasadniają i wnoszą do powszechnej świadomości. Czy był to zamach Rosjan? Też nie wiadomo. Rok czasu mówimy o Smoleńsku i nie ma końca. A w tym czasie co się dzieje z ludźmi? Trzeba wyjaśnić wszystko od początku do końca. Jesteśmy zdecydowanie za tym. Ale to wszystko tak się układa, że to może być tak jak z Katyniem. Że 60 lat i nadal nie wiadomo. 70 lat, 100 lat minie i będziemy ciągle o tym rozmawiać. Wyjaśnić, kto jest winny, ale nie codziennie ludzi poić tym, czy karmić tym, że tam był zamach, tam byli związani Rosjanie. Jeżeli byli, udowodnić, pokazać to wszystko. Dzisiaj przy tej technice nie można wyjaśnić raz w końcu sprawy. Można i trzeba. Z pewnością mogliśmy dowiedzieć się więcej. Mogliśmy być bardziej przenikliwi i skuteczni. Jednak zupełnie tak, jakby ktoś nie chciał nam tej wiedzy zdradzić. Czy to Rosja, która nie chciała zwrócić wraku samolotu? Czy też władza, która mogła mieć w tym jakieś udziały? Pewnie się tego nie dowiemy, albo przynajmniej nie w najbliższym czasie. Dokładnie tak, jak powiedział Andrzej Leper. Polityk wielokrotnie demaskował innych przedstawicieli władzy.
nie miał najmniejszych oporów w tym, by przedstawić to, jacy ludzie sprawują władzę w naszym kraju, jak wyrywają pieniądze z kieszeni obywateli lub jak wyprzedają ją zagranicznym spółkom. Przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które musi Polska usłyszeć i my zażądamy odpowiedzi na to. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec chrzestny, jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Nie, co to za przestępstwo? 20 miliardów? To przecież żadna kwota. Brakuje dwa, to sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU S.A. i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz. Nie ma go, to już nie od was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO S.A.? 10 miliardów straty. TPS S.A. Pani Sowińska. Opowiadał o tym, bez żadnych skrupułów, jak okradani na porządku dziennym byli Polacy. Z pewnością się w ten sposób narażał. Jaki inny polityk by tak zrobił bez obaw o własne bezpieczeństwo? Pewnie niewielu. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę! Pisma składałem do sądów. A wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem, czego się baliście, ale wiadomo. Jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. Tak właśnie szanują nas nasi politycy, którym z jakiegoś powodu ciągle pozwalamy nami rządzić.